Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Wygląda na to, że jesteśmy świadkiem wielkiego przekrętu, ale to wielkiego przekrętu nad przekrętami. Pamiętacie, jak ostatnio zrobiłem film? To była bardzo głośna sprawa o fuzji Orlenu i PGNiG. Że Orlen wykupił PGNiG. PGNiG, które było w większości polskie, przejęło Orlen, przejął, który nie jest w większości polski. Ja wtedy powiedziałem, że przyjdzie taki moment, że ten Orlen będzie sprzedawał te swoje udziały. Po prostu no Orlenem nie zarządzają Polacy w większości. Więc fuzja Orlenu z PGNiG była sprzedażą Polski. Tak, dosłownie. Fuzja Lotosu, który miał większość kapitału polskiego z Orlenem, to też była sprzedaż. Zobaczcie, co oni zrobili. Oni przejęli, ten Orlen przejął tych najmocniejszych polskich, podkreślam, polskich przedstawicieli na rynki. I teraz Orlen, a właściwie to PKO BP, chwali się, uwaga, chwali się, że sprzedało swoje akcje, które kupiło od PKN Orlen zagranicznym funduszom inwestycyjnym. To po prostu człowiek może powiedzieć, szlag mnie trafił, jak to zobaczyłem. A wiecie kiedy? Ano w środę się pochwalili, że sprzedali. Nawet wydali oświadczenie. Uwaga, oświadczenie. Uwaga, cytuję. PKO Bank Polski informuje, że dokonał operacji zakupu i sprzedaży akcji PKN Orlen, na której osiągnął zysk. Sprzedaż odbyła się w pełni transparentnej formule przyspieszonej budowy księgi popytu ABB, powszechnie stosowanej w przypadku zbycia znacznych pakietów akcji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Akcje, uwaga, to jest teraz słowo klucz. Akcje nabyły wiarygodne, krajowe i teraz słuchajcie, i zagraniczne fundusze inwestycyjne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Bank w wyczerpujący sposób informował o zawartych transakcjach zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. PKO BP kupuje akcje Orlenu i sprzedaje je funduszom inwestycyjnym zagranicznym z Unii Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, to jest skandal, naprawdę. To jest rzecz niebywała. Jeśli to przejdzie uwadze opinii publicznej i nikt tego nie dotknie, tego tematu, to będzie fatalnie, bo PKN Orlen nabył całość z PGNiG, które miało koncesję i rządziło polskimi surowcami. Jeśli teraz oni sprzedali sobie, czy do PKO, akcje Orlenu funduszom zagranicznym, to znaczy, że to wszystko, co też było w PGNiG, przeszło w ręce funduszy zagranicznych. Ja wam tylko zacytuję taki kawałek z Forsal, jest taki portal, forsal.pl. PKO Bank Polski kupił pod koniec września od Skarbu Państwa, słuchajcie, od Skarbu Państwa kupiło PKO Bank Polski 14 161 080 akcji PKN Orlen. Według kursu zamknięcia z dnia transakcji, czyli słuchajcie teraz, bo to jest takie śmieszne, 53 zł 40 groszy za akcję. Jak wówczas przekazano, cena została pomniejszona o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych. We wtorek bank ogłosił, że sprzedał ten sam pakiet akcji po cenie 50 zł 50 groszy za akcję. A na ekonomiczny wynik transakcji wpływ mają postanowienia transakcji swapu przychodu całkowitego. Kurczę, ale jak to możliwe, że zobaczcie, kupują za 53,40, a sprzedali za 50,50. 50 zł, 50 groszy. To albo ja jestem jakimś kiepskim matematykiem, albo są takimi frajerami, że na przykład coś kupiliście sobie za stówkę, a sprzedaliście za 80, nie? I się chwalicie tym. To jest skandal, naprawdę. To jest skandal i to jest bardzo niebezpieczne i to jest bardzo, bardzo pesymistyczne, bo to jest bardzo istotna sprawa. PKO BP kupuje akcje, po czym sprzedaje funduszom po miesiącu czy tam po ilu, zaledwie, no ile, kilka tygodni odpłynęło od czasu, kiedy doszło do tego machlojskiego przekrętu fuzji Orlenu z PGNiG. Zaledwie kilka tygodni i oni już sprzedali. Po kilku tygodniach. Nawet nie potrafili tego przetrzymać jakoś przez rok, może nawet kilka miesięcy, ale nie. Połowa października już poszło.
I teraz możemy się spodziewać tego, w sumie, kurczę, spodziewać się najgorszego. Wiecie, co mi teraz przyszło do głowy? Że oni może mają jakieś tam umowy, takie pod stołem, że przykładowo, my zrobimy coś i oni też coś dla nas zrobią, czyli oni będą nas tutaj chronili na naszej ziemi, nie? Tak teoretycznie, a my im sprzedamy akcje. Bo jesteśmy takimi frajerami, że chcemy, żeby ktoś nas ochraniał. Czyli taka firma ochroniarska, nie? Tam ją wynajmujemy, tylko płacimy im w surowcach. W ziemi naszej płacimy. Przecież żadne inne państwo nigdy by się na coś takiego nie zgodziło. Żadne. Ani Niemcy, ani Francja, ani Austria, ani Hiszpania, Włochy. Żadne. Państwo nie może sprzedać akcji jakiegoś tam skarbu państwa, kogokolwiek najważniejszej instytucji takiej biznesowej. No PKR Orlen jest potężny. A teraz jest jeszcze potężniejszy, bo skupił wszystko. I skupił Lotos, który był, tak jak powiedziałem na początku tego filmu, polski. Który był w większości polski, bo Lotos to było takie polskie. To samo PGNiG też takie polskie. I to wszystko poszło w ręce PKN Orlen. W ręce Obajtka. Tylko, że teraz powędrowało do Stanów. Ja bym chciał znać nazwę tych funduszy inwestycyjnych, do kogo to trafiło, w czyje ręce. Ja wam tylko przypomnę to, co mówiłem już jakiś czas temu, że BlackRock, Vanguard i State Street zarządzają aktywami o wartości ponad 12 bilionów dolarów. To więcej niż roczne PKB Chin, albo więcej niż sumaryczny produkt narodowy brutto Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. To też 24-krotność PKB Polski. Może do nich trafiło. Ja bym chciał znać nazwy tych funduszy inwestycyjnych. Jak ja to przeczytałem, to oświadczenie PKO Banku Polskiego, Bank Polski, jak to pięknie i patriotycznie brzmi. Akcje nabyły wiarygodne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. To od razu sobie pomyślałem, aha, no to się zaczęło. No to się zaczęło to, czego się najbardziej bałem. Że ta fuzja była potrzebna tylko i wyłącznie do tego, żeby zabrać to, co nasze, żeby rozgrabić. I to nawet nie z tego majątku widocznego, tylko z tego, co jest pod ziemią. Bo te fundusze Orlenu są te cenne rzeczy, które mamy pod swoją ziemią, pod swoimi butami, jak chodzimy, pod trawnikiem, tam to wszystko jest. I teraz dojdzie do tego, że jak ktoś to kupi, albo już kupił, bo na pewno kupił, to on jest tego właścicielem. On jest tego właścicielem, bo Polska w ten sposób zrzeka się własności i oddaje coś w czyjeś ręce. Tylko, że nie w ręce kapitału polskiego, tylko funduszy amerykańskich czy też z Unii Europejskiej. A ja się boję nawet zapytać ich, co to za fundusze. Po pierwsze, to nawet nam nie powiedzą, czy mi nie odpowiedzą na pytanie, bo to jest oczywista oczywistość, ale nawet nie chcę myśleć, kto to nabył, kto to kupił, bo a zresztą, wiecie, no mamy takich tych polityków, którzy takie rzeczy robią, którzy doprowadzają wręcz do ruiny. Teraz w tych ciężkich czasach, zamiast się zbroić właśnie w surowce, w to, co mamy, zamiast pokazać innym państwom, że jesteśmy silni, że mamy swoje, że my się nie boimy, bo nam starczy, to oni robią wręcz coś zupełnie odwrotnego. Takie nielogiczne jakieś działania w ich głowach. A właściwie to nie można mówić, że to jest błąd z ich strony, bo oni nie wiedzieli, bo oni głupoty robią. Ja śmiem twierdzić, że oni doskonale wiedzieli. Oni doskonale wiedzieli, co oni robią i co oni będą robić. No bo to są ludzie, którzy wykonują tylko polecenia. O czym każdy wie, ja też o tym mówię wiele razy. Oni zrobili rzecz paskudną. Naprawdę, to nie jest tak, że ja przesadzam, że ja dramatyzuję. Bo to jest najcenniejsze, co mieliśmy. Te surowce. PKO kupuje za 50, ile tam, 3 sprzedaje za 50. Tak, no, ludzie, tutaj jeszcze mogę to sobie tłumaczyć, że jestem słabym matematykiem i nigdy nie zdobędę Nagrody Nobla z matematyki. Okej, ale w całej reszcie, no to takie trochę podejrzane i dziwne, że po kilku tygodniach już sprzedali amerykańskim funduszom inwestycyjnym. To teraz, moi drodzy, do was należy, żebyście trochę powęszyli, potropili, co to są za fundusze i kto to nabył, kto to kupił. Dobra, trzymajcie się ciepło, dosłownie ciepło, kupcie sobie jakieś drewno, jeśli macie węgiel, bo wiecie, na nich nie można co liczyć, a ja śmiem twierdzić, że ten węgiel, który teraz jest pod ziemią,
to on będzie kiedyś wydobywany, te wszystkie surowce, one będą, ta geotermia, ona też będzie. Tylko że nie przez nas i nie dla nas. Ups, przepraszam, może przez nas, ale nie dla nas. Tak czy siak nie trafi do nas. A gorzej byłoby, gdybyśmy to my jeszcze wydobywali i oddawali komuś. No to to już byłoby najgorzej. Bo nie dość, że harujemy i wydobywamy, to jeszcze nie mamy tego dla nas. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.